Szanowni, dzisiejsze streszczenie będzie wyglądać troszeczkę inaczej niż poprzednio, bo streszczę tutaj, opowiem o pierwszym zadaniu, a dwa pozostałe, które zrobiliśmy, odeślę Was do filmu na kanale Khan Academy. No, ale to pierwsze zadanie wyglądało w ten sposób. Odwoływało się do twierdzenia o, czy też do cechy podzielności przez 9. No i kiedy wyprowadzaliśmy tą cechę podzielności przez 9, to skorzystaliśmy z faktu, że jeżeli weźmiemy dowolny rząd dziesiątek, setek, tysięcy, dziesięciu tysięcy, stu tysięcy, no to ten sam rząd przy podzieleniu przez 9 daje zawsze resztę 1. Stąd wniosek, że reszta z dzielenia dowolnej liczby całkowitej przez 9 to jest reszta z dzielenia sumy cyfr. No, możemy ustalić, że dzielimy liczbę dodatnią przez 9. To jest reszta z dzielenia sumy cyfr tej liczby przez 9, a zatem jeżeli suma cyfr liczby dzieli się przez 9, to liczba się dzieli przez 9. No ale można wyciągnąć silniejszy nieco wniosek, a mianowicie z tego samego rozumowania, że reszta z dzielenia liczby przez 9 równa się reszcie z dzielenia sumy jej cyfr przez 9. No i korzystając z tego, chcemy udowodnić takie twierdzenie, jeśli, czy też rozwiązać takie zadanie, jeśli przez s od n oznaczymy sumę cyfr pewnej dodatniej liczby całkowitej n, to mamy udowodnić, że jeśli s od 2n równa się s od n, to ta liczba dzieli się przez 9. To jest zadanie z kwadratu z takiego nieregularnika Olimpiady Matematycznej Juniorów. Zresztą w streszczeniu w Classroomie wyślę Wam link do tego zestawienia, skąd można pobrać te różne kwadraty. No i no, możemy sobie sprawdzić, 9 i 2 razy 9 to jest 18, mają tą samą sumę cyfr, rzeczywiście dzielą się przez 9, no tak to idzie dalej, aż do 144 i 288 ta para nie spełnia założeń tego twierdzenia. No, to oznacza, że odwrotne twierdzenie nie byłoby prawdziwe, tak? To znaczy, że jeśli liczba dzieli się przez 9, to suma cyfr 2n równa się sumie cyfr n, no bo obie te liczby dzielą się przez 9 i ta druga 288 to jest 2 razy 144, a ich sumy cyfr nie są równe. No ale my przejdziemy teraz do rozwiązania tego zadania i wybrałem to zadanie, ponieważ ono ma takie bardzo proste, logiczne rozwiązanie. Nic w zasadzie nie trzeba liczyć, tak? No bo wiemy, że suma cyfr liczby 2n równa się sumie cyfr liczby n. No a to znaczy, że reszta z dzielenia sumy cyfr liczby 2n przez 9 równa się reszcie z dzielenia sumy cyfr liczby n przez 9. No dlatego, że te liczby są równe. No jeżeli są równe, no to mają te same reszty z dzielenia przez 9. Ale reszta z dzielenia sumy cyfr liczby jest równa reszcie z dzielenia liczby. W związku z tym stąd wynika, że reszta z dzielenia 2n przez 9 jest równa reszcie z dzielenia n przez 9. No a skoro tak jest, to przecież wiemy, że jeżeli dwie liczby dzielą się przez trzecią i mają tę samą resztę, z tą samą resztą, to ich różnica dzieli się przez tą trzecią liczbę. No to skoro 2n ma tę samą resztę przy dzieleniu przez 9 co n, no to różnica 2n minus n, czyli n, będzie dzielić się przez 9, no i to kończy dowód tego twierdzenia. No, pozostałe dwa zadania odeślę Was do filmu na kanale Khan Academy.